Jednym z najprostszych sposobów na to, aby zmierzyć czyjś postęp na drodze rozwoju, aby po prostu zobaczyć, jak bardzo świadomy jesteś swojego własnego życia. Jeżeli mielibyśmy stworzyć dla siebie taki wymierny wyznacznik poziomu naszej świadomości, to byłoby to, jak radzisz sobie z lękiem. Jak często odczuwasz lęk? Co takiego triggeruje ciebie, że się boisz? I co takiego robisz z tym lękiem? Jak się zachowujesz, gdy się boisz? Co się takiego dzieje, gdy myślisz o przyszłości? Jakiego typu sytuacje dominują w twoim życiu? O czym najczęściej myślisz? Jak się po prostu z tym wszystkim czujesz? Jedną z największych tragedii człowieka jest to, że człowiek żyje w ciągłym lęku. I ja wiem o tym doskonale i szczerze muszę wam przyznać, że nie boję się tego typu stwierdzenia. Uważam, że naszą tragedią jest to, że się boimy. Jeszcze większą tragedią jest to, że nie potrafimy sobie radzić z tym lękiem, a jeszcze większą od tej tragedii jest to, że nie przyznajemy się do tego, że się boimy. Nie przyznajemy się do tego. Mamy dwójkę rodziców i dzieci, które wychodzą na świat. Potem tato z mamą próbują jakoś wychować to dziecko. Prawda jest taka, że nie do końca nawet wiedzą, jak to zrobić. I projektują na to dziecko wszystkie swoje największe ideały. Nierzadko się przy tym po prostu bojąc wychowania tego dziecka. I my tak wychowujemy siebie z pokolenia na pokolenie, po prostu się bojąc życia. Podobnie jest z nauczycielami w szkołach, w polityce. Wszyscy się boją. Jeżeli pójdziesz na spacer po swoim mieście i będziesz przyglądał się twarzom ludzi wokół ciebie, wszyscy się boją. Ja nie mówię, że zawsze, ale tak. To, co jest równie niebezpieczne, równie ważne w lęku, to jest to, że ludzie ukrywają ten lęk. Jest takie poczucie w naszym społeczeństwie, że gdy mówisz o swoim lęku, gdy mówisz o tym, że się czegoś boisz, to ludzie zaczynają uznawać ciebie jako słabego. Ludzie zaczynają cię odrzucać. Po prostu odsuwają cię na bok. To jest również bardzo częste w relacjach, to jest bardzo widoczne, gdy ma się takie właśnie fałszywe przyjaźnie, gdy ktoś jest przy tobie tylko i wyłącznie, kiedy się tobie powodzi, ale jak tobie się już nie powodzi i zaczynasz się czuć źle, to nagle wszyscy twoi znajomi znikają. Smutne. Ale jak często zdarzało nam się tego doświadczyć? Każdemu z nas. Mówię te różne przypowiastki, czy historie, czy te przekonania, ponieważ uważam, że większość z was się ze mną zgodzi i się z tym zidentyfikuje. Możecie powiedzieć, że Damian, nie masz racji. Ale tak czy siak, będziecie mogli tutaj przytoczyć jakąś inną część rzeczywistości, która również jest prawdziwa, ale nigdy nie przedstawi obrazu całości tego, co się dzieje w naszym świecie, w naszym życiu. Szczególnie osoby młode, chociaż nie wiem, czy takie mnie oglądają, może nie do końca są świadome, w ogóle ludzie myślę, że też nie do końca są świadomi, że w ten sam sposób są kreowane media społecznościowe. To, co oglądacie w tej chwili, to, że ty mnie w ogóle oglądasz teraz, to nie jest rzeczywistość. Ty oglądasz obraz na ekranie i ja mówię te słowa. Ja mogę tutaj tobie przekazać każdą jedną informację i stworzyć każdą jedną rzeczywistość, jaka mi się w głowie podoba. To nie jest prawdziwe. To, co ja tutaj mówię, nie jest prawdziwe. To nie jest prawdziwa rzeczywistość. I mało twórców, mało nauczycieli ci to powie, ponieważ każdy stara się przekazać tobie swoją własną perspektywę, swoją własną rację w jak najbardziej przekonywujący sposób, ponieważ oni sami się boją być przed kamerą autentyczni. Wiecie, jakie to jest trudne, być autentycznym przed kamerą? Ludzie nieraz mnie oceniają, czy tam
krytykują, zdarzają się różne oceny, opinie. Nie zdając sobie sprawy z tego, że sami nie byliby w stanie nagrać szczerego i autentycznego wideo przed kamerą. Ten opór, ta granica jest tak trudna do przełamania, że jest to praktycznie pogodzić się z lękiem przed śmiercią, żeby być szczerym i autentycznym przed kamerą i powiedzieć to, co naprawdę szczerze i autentycznie czujesz. A dzieje się tak, bo poniekąd YouTube, tak, czy nawet chcenie bycia profesjonalistą wymaga od ciebie bycia profesjonalistą, tak? Trudno jest widzieć u profesjonalisty, że się czegoś boi, że jest niepewny siebie, że się waha i ma jakieś problemy ze sobą i sobie z tym wszystkim nie radzi zawsze, tak? I że nagle jest szczery i autentyczny i zaczyna wam o tym opowiadać. Zaraz w twojej głowie pojawia się ocena takiej osoby, zaczynasz zaniżać jej wartość w swoich własnych oczach, anulujesz takie wideo, idziesz gdzieś dalej, szukasz kogoś, kto jest bardziej pewny siebie, ponieważ sam się boisz. Sam się boisz i szukasz kogoś, kto jest pewniejszy siebie od ciebie, żeby czuć się bezpiecznie. To jest taka nasza ludzka natura, dlatego ludzie ulegają autorytetom, bo sami się po prostu boją, szukają tego potwierdzenia. Idziemy przez ten świat, żyjąc. Dla naszego poczucia bezpieczeństwa tworzymy granice. Tworzymy granice, żeby czuć się bezpiecznie. Wiecie, to jest ten taki taniec, tak? Taniec, czyli dwie równoważące się siły, które tworzą jedno. Tutaj taka metafora kobiety i mężczyzny, tak? Energii kobiecej i energii męskiej. Mamy tą miłość bezwarunkową, duchową. Mamy tą miłość warunkową, no i one ze sobą po prostu tańczą. I żebyśmy mogli żyć, musimy z całego chaosu w naszym życiu, ze wszystkiego, co jest pomieszane w naszym życiu, zrobić jakiś sens logiczny. Musimy sobie logicznie uporządkować nasze życie, żeby żyć. I do uporządkowywania naszego życia służy nam nasza lewa półkula mózgowa, która stale racjonalizuje nasze zachowania, tworzy historyjki i usprawiedliwienia, tworzy nawet kłamstwa oraz manipulacje, tylko i wyłącznie po to, żebyśmy mieli sens logiczny uporządkowanej całości w naszym życiu. Człowiek manipuluje sam sobą i okłamuje sam siebie ze strachu, praktycznie ze strachu. Ponieważ gdyby przyznał się przed samym sobą, że jego życie jest sprzeczne, że ma w życiu konflikt, że rzeczy nie są takie prawdziwe, jakie mu się wydają, że są prawdziwe, to by doszło do załamania się poczucia integralności na linii jego ego i musiałby po prostu dostrzec iluzoryczną naturę naszych przekonań. I to jest taka cecha albo mędrców, wielkich filozofów, osób, które naprawdę mają wysoce otwarte umysły i mają dużą wiedzę, że po jakimś czasie zaczynają oni bardzo mocno wątpić w siebie i nawet ich poczucie wartości zaczyna maleć, ich poczucie pewności siebie zaczyna maleć, ponieważ wiedzą tak dużo, że zdają sobie sprawę, że więcej już wiedzieć praktycznie się nie da, albo zajęłoby im to całe życie, żeby wszystko wiedzieć i nie starczy im na to czasu, że porzucają to takie złudne przekonanie, że wiedzą cokolwiek o życiu. Bardzo często dochodzi wtedy do momentu oświecenia, jakiegoś typu doświadczenia mistycznego. To się w filozofii też nazywa eudaimonia. Taki moment szczytowy, kulminacyjny w życiu, gdy wiemy tak dużo, gdy żeśmy tak doświadczyli głęboko rzeczywistości, że przeszywa nas ekstaza i po prostu nasz umysł wręcz się wyłącza, bo te poczucie takiej egzystencjalnej jedności z tym takim faktem, że życie jest tajemnicą, staje się tak potężne, że człowieka po prostu rozkłada na łopatki. Zresztą to jest też powód, dlaczego nauczyciele duchowi mają taką wielką moc, taką wielką charyzmę, taką siłę przebicia do ludzi, mistycy, tak? Ponieważ oni w jakiś sposób pokonali lęk przed śmiercią, przełamali tą barierę i zaczynają się dzielić prawdą z innymi ludźmi.
I ludzie, którzy są otwarci na tą prawdę, widzą w tych słowach tych mistyków głęboki sens spokoju i takiej egzystencjalnej prawdy, która przenika ich serca, która przenika wszystkie bariery ochronne ich umysłu i trafia bezpośrednio do świadomości, która pozwala rozpoznać tą prawdę o nas samych. I wtedy zdajemy sobie sprawę, że pomiędzy nami a życiem nie ma żadnej granicy. I jesteśmy zarówno tak samo bezpieczni w tej rzeczywistości, jak i totalnie, mógłbym powiedzieć, zagubieni, ale to nie jest dobre słowo. Totalnie niepewni. Tak jakbyśmy nic nie wiedzieli o życiu, jakbyśmy zabrali z naszych głów wszystkie możliwe przekonania i koncepcje i pozostali w permanentnym stanie niewiedzy. No bo czym jest tak naprawdę nasz lęk? Skąd się bierze lęk? Możemy walnąć tutaj jakąś teorię psychologiczną, tak? Lęk to jest naturalna reakcja naszego organizmu wobec zagrożenia nadchodzącej przyszłości. Lęk jest dla nas dobry, wiecie, to przekonanie, że lęk jest pozytywny, że ma nas do czegoś przygotować i inne śmieszne teorie, które moim zdaniem odgradzają nas od głębokiej potrzeby przyjrzenia się lękowi samemu sobie, bo jeżeli zaakceptujemy lęk i powiemy, że lęk jest czymś naturalnym i normalnym, no to okej, dobra, na pewnej płaszczyźnie to jest dla nas dobre, bo przynajmniej nie walczymy z tym, co czujemy. Ale jeżeli to zracjonalizujemy i zostawimy, no to nie będziemy szukać niczego głębiej. A co jeżeli tobie powiem, że możliwe jest całkowite wyzbycie się lęku w życiu i nigdy nie odczuwanie lęku? Możesz nigdy nie czuć lęku. W ogóle. Nigdy w życiu nie poczujesz lęku ani odrobiny zero. To jak się z tym poczujesz? I wcale nie mam tutaj na myśli jakiegoś defektu mózgu, jakiejś choroby psychicznej, czy nie wiem, psychopatii, czy jakiejś głębokiej dysocjacji. Mam na myśli wyćwiczyć w sobie tak ogromną świadomość poczucia swojego jestestwa, swojego bytu, że nie czujesz lęku. W ogóle. Znika, tak jakby wyparował, że stajesz się tak bardzo świadomy swojej nieskończonej, prawdziwej, nieśmiertelnej natury, że przekraczasz percepcję swojego istnienia i się już nie boisz. Rozpoznajesz, że jesteś Bogiem i się po prostu przestajesz bać. Mówię o tym, bo to jest jedyne rozwiązanie na lęk. Wyćwiczyć w sobie tak solidny sens obecności, że przestajesz czuć lęk. Jest to mega super istotne, ponieważ lęk zawsze pochodzi z naszej identyfikacji. Lęk zawsze pochodzi z naszych przywiązań. Lęk zawsze dotyczy naszej przyszłości. Tego, co może się wydarzyć, co jest dla nas szkodliwe. Nawet jeżeli przykładowo wychodzisz z domu i się spieszysz i potem masz taki przebłysk, to się nazywa ruminacja i wydaje się tobie, że nie zamknąłeś drzwi w domu, to ten lęk i tak dotyczy przyszłości, że w przyszłości ktoś się tam wkradnie i coś ci się stanie, tak? Boimy się wszystkiego, co dotyczy naszego przetrwania lub przetrwania naszych bliskich, z tym, że przy tym jesteśmy strasznie samolubni i warto jest zauważyć to, że w dużej części boimy się tego, że stanie się coś naszym bliskim, ponieważ boimy się tego, że coś przez to może stać się nam. Jesteśmy tak przywiązani do naszego plemienia, w cudzysłowie, do naszych rodzin, dzieci, małżonków, współmałżonków, przyjaciół, że boimy się ich utracić, ponieważ boimy się, że zostaniemy sami. Boimy się samotności. Boimy się samych siebie. To jest jeden z powodów, dlaczego na pierwszy rzut oka ludzie nie medytują, w ogóle boją się medytacji. Bo boją się samych siebie.
tego, co zobaczą w swoich głowach. Zauważyliście, że ludzie boją się pójść do psychologa? Ludzie boją się prawdy o sobie. Boją się tego, że ktoś odkryje jakąś prawdę o nich, że wiecie, że są... że coś z nimi nie tak, że są niewystarczająco dobrzy. I wiecie, możemy mieć różne rodzaje lęków. Lęk przed pracą, rozpoczęciem pracy, lęk przed pieniędzmi, poproszeniem o pieniądze, poproszeniem o podwyżkę. Lęk przed tym, że jesteś od kogoś gorszy, że jesteś niewystarczająco dobry. Lęk przed tym, że samochód ci się popsuje, gdy będziesz jechał albo stał w korku i sobie nie poradzisz. Lęk przed tym, że stracisz pracę, że system ekonomiczny padnie, że nie będzie pieniędzy, że będzie chaos. Lęk przed tym, że ktoś cię oszuka, okłamie, że ktoś cię zdradzi. Lęk przed tym, że umrzesz, że będziesz miał jakąś traumę. I widzicie? My wyskakujemy z całą masą racjonalizacji naszych lęków. Możesz nawet dostrzec, że każdy jeden mechanizm obronny. Jeżeli nie wiesz, czy są mechanizmy obronne, nie wiesz, jak funkcjonuje ego, to wystarczy, że poznasz to, czym jest lęk. Bo każdy jeden mechanizm obronny, twój mechanizm obronny jest spowodowany lękiem. Lękiem, może coś się kiedyś wydarzyło w twoim życiu w przeszłości i boisz się, że to się wydarzy ponownie. Albo unikasz jakichś wydarzeń w przyszłości i nie chcesz, aby się wydarzyły. Bardzo często lęk działa jak taka samopotwierdzająca się przepowiednia. Gdy się czegoś boisz, to po prostu to się pojawia w twoim życiu, zaczynasz tego doświadczać. Im więcej się boisz, im więcej myślisz o tych lękach, tym więcej tych lęków przyciągasz i te rzeczy po prostu się wydarzają w twoim życiu. Pamiętam, przyjechałem do Krakowa, to się bałem tego, że coś się stanie z moim samochodem. I nawet miałem taką przepowiednię, że coś się z nim stanie. I to było ciekawe, że jednego dnia zamknąłem samochód z kluczykami w środku. Gdzieś tam tydzień później miałem lekką stłuczkę. Jeszcze wcześniej akumulator mi się odpiął. I miałem całą masę przygód z samochodem. Aż w końcu zdałem sobie sprawę, a kurczę, może to ja to stworzyłem. I wszystko się nagle wyjaśniło. Lęk. To jest też jeden z powodów, dlaczego ludzie w ogóle wchodzą na tą ścieżkę duchową. Ponieważ tak bardzo boją się swojego życia, że szukają odpowiedzi na swoje pytania, swoje egzystencjalne pytania w Bogu, w jaźni, w świadomości. Tak jak powiedziałem wcześniej, przebywanie wśród osób, które wydają się być pewne siebie, daje nam poczucie bezpieczeństwa. I to jest też jeden z powodów, dlaczego chciałem nagrać to wideo, bo chciałem, abyście zaczęli przyglądać się tej tendencji u was samych. Kiedy się boisz w swoim życiu? Czego się boisz najczęściej? Co daje ci poczucie bezpieczeństwa? Jak bardzo jesteś przywiązany do tych rzeczy, które dają ci poczucie bezpieczeństwa? Co byś zrobił w swoim życiu, gdybyś był bardziej pewny siebie? Co byś zrobił w swoim życiu, gdybyś się bardziej odważył? Co takiego uniemożliwia ci lęk? I tak, tutaj wymagana jest bardzo ogromna autorefleksja, bardzo ogromna prawda. Polecam zrobić to ćwiczenie, wziąć kartkę i długopis i zrobić listę swoich lęków, odpowiadając sobie na te pytania, które tutaj postawiłem. I posiedzieć z tym, naprawdę głęboko egzystencjalnie się na tym zastanowić, ponieważ lęk to jest ta główna emocja, która motywuje nas wszystkich do przetrwania. I tutaj warto jest się również przyglądać tym wszystkim psychologicznym teoriom, które twierdzą, że lęk jest dla nas dobry. Albo że to, albo tamto. Wiecie, te wszystkie takie teorie, które ustanawiają jakiś status quo wokół lęku i my się do nich przywiązaliśmy, ale może się okazać, że po prostu w życiu jest całkowicie inaczej.
Jak sobie poradzić z tym lękiem? Przede wszystkim trzeba być świadomym tego, że się boisz. Trzeba być świadomym tego, że lęk istnieje i że stanowi bardzo ważny składnik twojego życia. Musisz uświadomić sobie to, jak bardzo się boisz w życiu. Tutaj myślę, że fajnie by było, jakby wszyscy się zaczęli przyznawać do swoich lęków, tak? Bo wtedy może ludzie poczuliby się bardziej bezpiecznie, bo zauważyłem, że lęk bardzo izoluje ludzi i ludzie myślą, że tylko oni się boją. Gdy się boisz, to tobie się wydaje, że tylko ty się boisz. I bardzo możliwe, że gdyby wszyscy ludzie zaczęli się przyznawać do swoich lęków, to nagle w ogóle ludzie przestaliby się aż tak bardzo bać, bo by to zaakceptowali. Ale tak jeszcze w tej chwili niestety nie jest. Przy lęku najważniejsza jest uważność, przytomność chwili obecnej, zaprzestanie działania z powodu lęku. Ja też zauważyłem to, że gdy działa się pod wpływem lęku, to robi się całą masę głupot, których się później żałuje, które później trzeba poprawiać, naprawiać, tłumaczyć się. To jest cała machina tego wszystkiego, co my robimy pod wpływem lęku. To jest tak zgubne i nieskuteczne, że się w głowie w ogóle nie mieści. Wydaje się, że lęk jest praktyczny, nie? Że lęk jest nam potrzebny do czegoś, że musimy cisnąć w życiu, stresować się, spieszyć ze wszystkim, a potem budzimy się po 2-3 latach, po 5 latach z takim przemyśleniem, co my w ogóle zrobiliśmy, tak? To jest, myślę, że jedna z największych mądrości, jakie wyciągnąłem na przestrzeni ostatnich lat. I oj, uwierzcie mi, chciałbym usłyszeć te słowa, które w tej chwili nagrywam, gdy miałem jakieś 15-16 lat. Chciałbym, żeby ktoś to nagrał po prostu i mi pokazał. Lęk trzeba zaakceptować również w sobie. To jest też bardzo często, że ludzie wchodzą na ścieżkę duchową, nagle myślą, że są niezniszczalni, że są tacy cudowni, że wszystko będzie teraz takie idealne i cudowne, wiecie, ta idea oświecenia i w ogóle. A potem się okazuje, jak bardzo się boisz i jak bardzo masz problemy z emocjami i cała prawda wychodzi o tobie na jaw. I w pewnym momencie może to być mega przerażające, co jeszcze bardziej potęguje lęk. Wiecie, bo ten aspekt psychologii czy emocji jest bardzo ważny na drodze duchowej, naprawdę, żeby sobie nie wkręcać czegoś, czego się nie czuje. Po prostu tutaj bycie szczerym jest na wagę złota. I bardzo często pomaga również stawienie czoła swoim lękom, czyli zrobienie tego, co dokładnie się boisz. Zrobienie tego, czego się boisz, albo skonfrontowanie się z własnym lękiem w takiej formie, w jakiej się pojawia. Przykładowo, jeżeli masz możliwość wyjścia z przyjaciółmi, ale się boisz kontaktu z ludźmi, to po prostu powinieneś pójść z przyjaciółmi, żeby się oswoić z tym lękiem. Jeżeli prowadzisz biznes i jesteś perfekcjonistą i boisz się tego, że jak będziesz bardziej sobą, to nagle ludzie się od ciebie odsuną i klienci znikną, to również warto się z tym oswoić i otworzyć i spróbować przynajmniej po trochu, powoli się z tym oswajać. Jeżeli boisz się odrzucenia kobiety, tak? Jeżeli jesteś samotnym mężczyzną i boisz się zagadać do dziewczyny, to tak samo, trzeba się po prostu otworzyć i przełamać. Podobnie, jeżeli jesteś dziewczyną i boisz się kontaktu z mężczyznami, to również należy się przełamać. Ja się przełamywałem praktycznie na każdym polu w moim życiu i zdałem sobie sprawę, że to jest niekończąca się robota. I w pewnym momencie można naprawdę wyrobić sobie taki sens świadomej obecności, świadomości siebie, że tego lęku praktycznie nie ma. On się gdzieś tam może pojawić w formie wyobrażenia i wyobraźni o przyszłości, ale dosłownie będzie taki moment, gdy zobaczysz ten lęk i on, po prostu go zobaczysz i on zaraz zniknie. Zobaczysz i on zniknie. Nie będziesz czuł praktycznie lęku. Ten przepływ pomiędzy tobą, świadomością, a twoim umysłem będzie tak natychmiastowy i bezwarunkowy, że będziesz się czuł tak, jakbyś w ogóle nie czuł negatywnych emocji albo lęku. I to jest możliwe do wypracowania, tylko wymaga naprawdę
ogromnej uważności, mindfulness, świadomości swoich emocji, swojego ciała, pracy nad sobą, prawdy, szczerości, obecności, integracji ego w życiu codziennym, integracji w społeczeństwie między ludźmi, takich naprawdę głębokich, szczerych i autentycznych, i to nieraz trwa latami, żeby coś takiego wypracować. Nie łudźcie się, że po obejrzeniu jednego czy kilku nagrań wideo nagle wasze życie się odmieni. Ono się odmieni, ale to naprawdę potrzeba na to czasu. Potrzeba na to czasu. Ja poświęciłem na to kupę czasu i widzę, jak się dalej zmieniam z dnia na dzień, mimo że już tyle rzeczy przerobiłem w swoim życiu, że to się w głowie nie mieści, a spotykam ludzi na swojej drodze, którzy są dopiero na samym początku i stanowię dla nich ogromny autorytet, bardzo szybko przyspieszam ich rozwój, czy to w formie konsultacji, czy jakichś kursów, czy tego, czy tamtego. I widzę, jaki ja postęp teraz zrobiłem, patrząc tutaj od samego początku. To jest niesamowite uczucie, naprawdę. I mam taką nadzieję, że przez kilka najbliższych lat ten postęp będzie we mnie jeszcze tylko i wyłącznie wzrastał, ponieważ jestem teraz w takim etapie życia, gdzie muszę się ustawić troszeczkę materialnie. Zaraz po skończonych studiach przycisnąć ten temat, po prostu tak wygląda nasze życie. Ale te fundamenty emocji we mnie, rutyny czy nawyków, tej mentalności, już mam wszystko poukładane, wszystko na swoim miejscu. Naprawdę móc odczuwać takie bezwarunkowe szczęście i tą miłość i radość i wdzięczność, to jest coś niesamowitego, naprawdę. I chciałbym zobaczyć całe społeczeństwo ludzi, którzy czują to jako status quo i wiedzą, że to jest coś normalnego i że taka jest prawdziwa natura człowieka, a nie lęk, tak? Chciałbym, żeby ludzie wyszli z takiego podejścia, że miłość, akceptacja, wdzięczność, obecność, bycie, życie, że to jest nasza naturalna postawa, a nie lęk. Ja rozumiem to przekonanie, że lęk jest tam do czegoś tam potrzebny, tak? Ale moim zdaniem można zrobić to wszystko lepiej. Można to zrobić po prostu lepiej i potrzeba dużo odwagi, prawdy, szczerości i czasu, cierpliwości, aby do tego wszystkiego dojść. Ja wiem po swoim własnym przykładzie, że jest to w pełni możliwe i że to będzie trwało jeszcze latami, zanim transformują się nasze umysły, nasze prawo, nasze przekonania, wzorce społeczne, tego, co uznajemy za pewnik, zanim ludzie zaczną uczyć się takich prawdziwych relacji i integracji duchowości ze sferą materialną, bo nie oszukując się, to też jest bardzo ważne w życiu. No bo wiadomo, można siedzieć w medytacji i uzyskać oświecenie i jest super, tak? Ale potem trzeba jeszcze rachunki zapłacić i prąd, i gaz, i kupić jakieś jedzenie, czy to, czy tamto. Ja myślę, że przez najbliższe lata będziemy się po prostu tego uczyć, tej takiej integracji i podwyższenia jakości naszego bytu, tak? Rozumienia siebie, naszych emocji, interakcji z ludźmi. No i tutaj idealnym wskaźnikiem jest właśnie nasz lęk. Kiedyś Michał mi polecił takie ćwiczenia, Michał Kucner z Open Meditation, mój znajomy, przyjaciel, żebym w skali od 1 do 10 ocenił to, co czuję względem różnych kontekstów mojego życia. Gdzie cyfra 1 to był lęk, cyfra 10 to była miłość. I tam chyba robiliśmy to względem naszych przekonań, albo wartości, albo celów, ale to można zastosować praktycznie do wszystkiego. Przykładowo, jeżeli spotkasz jakąś osobę, będziesz miał jakieś doświadczenie w swoim własnym życiu, oceń to coś w skali od 1 do 10, gdzie 1 to będzie lęk, a 10 to jest miłość. Możesz ocenić swoje odczucia w takiej stopniowalnej skali emocjonalnej, doświadczając różnych zjawisk w swoim własnym życiu właśnie poprzez tą skalę. I polecam Ci to ćwiczenie jako drugie ćwiczenie, które będziesz mógł zintegrować z tym, co powiedziałem wcześniej. Zrób sobie listę lęków, wszystkich swoich doświadczeń, jakichś przekonań, a następnie ocen je w skali od 1 do 10. I to będzie super zadanie domowe dla Was. Myślę, że bardzo Wam pomoże i w połączeniu z uważnością, medytacją i prowadzeniem dziennika będzie genialne na drodze Waszego rozwoju. Dobra, kochane mysie pysie, wideo będzie dosyć długie, ale
Ostatnio mnie prosiliście o to, abym nagrał coś solidnego, tak myślę po komentarzach. Kamil mi pisał, że chciałby z powrotem wideo na niebieskim tle. Niestety niebieskiego tła nie mam jak go zabrać ze sobą, nie mam nawet jak go tu zamocować, więc pomyślałem, że takim odpowiednikiem tego będą te nagrania tutaj przy tym tle. Musicie mi wybaczyć po prostu, no nie mam logistycznie jak w tej chwili się tutaj z tym wszystkim poukładać, chociaż staram się stać na głowie, aby zadowolić wszystkich, dać siebie 100% i wrzucać jak najwięcej filmów, jak najwięcej materiałów. W tej chwili nie mam czasu na to, żeby tyle nagrywać, tyle montować. Nie mam czasu. Musicie wiedzieć, że nagrywanie filmów na YouTube jest bardzo pracochłonne, bardzo czasochłonne i wymaga naprawdę dużo pracy i przygotowań, aby za każdym razem dać wam jakiś wysoce merytorycznie wartościowy materiał, abyście mieli co przepracować w sobie, abyście wiedzieli wszystko, zarówno co, jak, abyście mieli przykłady i historię. To naprawdę wymaga pracy. Zresztą nagrałem całą masę materiałów, jeżeli macie ochotę, możecie też do nich wrócić. Myślę, że zawsze będziecie mieli coś do przerobienia, coś do przepracowania i zawsze będziecie mieli jakiś materiał, z którym będziecie mogli po prostu pracować. O, tak bym to powiedział. Kończąc, dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za to, że tutaj ze mną jesteście. Jeżeli podobał wam się ten materiał, dajcie dla mnie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, stawcie swoje przemyślunki, podzielcie się swoimi lękami, jeżeli macie taką odwagę. I widzimy się w kolejnym nagraniu. Jeżeli ktoś z was chce wesprzeć projekt Find Yourself, to na dole w odnośnikach, w opisie filmu macie wszystkie przydatne linki w różnych możliwych formach, gdzie możecie wesprzeć projekt Find Yourself, czy to przez Patronite'a, PayPala, w formie zakupy mojego kursu, czy innego produktu, czy możemy też się umówić na konsultację, forma jest dowolna. Dzięki wszystkim serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Miłego, elo, buźka.